Daj mi, o świcie, doznać łaski Twojej, bo Tobie ufam. Ratuj mnie od nieprzyjaciół moich, Panie, do Ciebie się uciekam. Psalm 143, wersety 8-9. Opowiadanie o skarbonce. Według tego opowiadania pewnej nocy pies rodziny Perez zaczął głośno szczekać. Wszyscy od razu się obudzili, wiedzieli, że w ich wiosce grasuje gang złodziei. Już noc wcześniej byli u nich i wzięli wszystkie oszczędności. Dzieci w strachu trzymały rodziców za ręce. Nagle usłyszeli głośne wołanie z dworu. Otwierać! Ojciec posłuchał rozkazu, natychmiast do domu weszło czterech zamaskowanych mężczyzn. Przycisnęli do ściany ojca i najstarszego syna. Dawajcie pieniądze, stanowczo zażądał jeden z nich. Nic nie mamy, wszystko zabraliście już wczoraj, odpowiedział pan Perez. W takim razie będziemy musieli was zastrzelić. Z zimną krwią odpowiedział napastnik. Najmłodsza córka podeszła do jednego z mężczyzn i powiedziała: mogę przynieść panu moją świnkę skarbonkę. Tak też zrobiła. Zanim porywacz zorientował się w sytuacji, już wróciła z kilkoma monetami w rączce i pokazała jemu. Zapadła grobowa cisza. Po chwili szef gangu upadł przed dziewczynką na kolana i przytulił ją. Mężczyźni bez słowa opuścili dom. Kiedy zamknęły się za nimi drzwi, cała rodzina uklękła i podziękowała Bogu za ochronę. Bóg ma tysiące rozwiązań na każdy problem. On może czynić cuda. Kiedyś mały chłopiec przyniósł 5 chlebów i 2 ryby do Pana Jezusa Chrystusa, a nakarmione nimi zostało 5000 samych mężczyzn, o czym czytamy w Jana 6 rozdział 5-13 wersetu. W księdze Hioba znajdujemy taki cytat. Lecz ja zwróciłbym się do Boga i Bogu przedłożyłbym mą sprawę, który czyni rzeczy wielkie i niezbadane, cudowne i niezliczone. Księga Hioba, rozdział 5, 8-9 wersetu. Daj mi, o świcie, doznać łaski Twojej, bo Tobie ufam. Ratuj mnie od nieprzyjaciół moich, Panie, do Ciebie się uciekam. Psalm 143, werset 8-9.